Na jednej z matur pojawiło się zadanie dotyczące ciągów warte aż 5 punktów. Rozwiążemy je teraz razem. Zobaczysz, że nie jest to wcale takie trudne. Nieskończony ciąg liczbowy an jest określony wzorem an równa się 2 odjąć 1 przez n dla n równego 1, 2, 3 i tak Polecenie składa się z dwóch części. Zacznijmy od rozwiązania podpunktu pierwszego. Oblicz. Ile wyrazów ciągu an jest mniejszych od 1 i 975 tysięcznych? Aby obliczyć ile wyrazów ciągu an jest mniejszych od tej liczby, należy zapisać odpowiednią nierówność. Wyrazy obliczamy z tego wzoru, który przepiszę pod spodem. Mamy znaleźć te, które są mniejsze niż 1 i 975 tysięcznych. Potrafisz już rozwiązywać takie nierówności. Zrób to teraz samodzielnie a potem sprawdź, czy mamy tak samo. Minus 1 przez n przerzucę na prawą stronę nierówności ze zmienionym znakiem a 1 i 975 tysięcznych przerzucę na lewą stronę ze zmienionym znakiem. Otrzymujemy 2 odjąć 1 i 975 tysięcznych jest mniejsze niż 1 przez n. Z tego wynika, że 0, 25 tysięcznych jest mniejsze niż 1 przez n. Obie strony nierówności mnożymy przez n. Mogę to zrobić, ponieważ wiem, że mamy do czynienia z ciągiem, czyli liczby ujemne i 0 są wykluczone. 0, 25 tysięcznych razy n jest mniejsze niż 1. Teraz obie strony nierówności dzielimy przez 0, 25 tysięcznych n jest zatem mniejsze niż 1 podzielić przez 0, 25 tysięcznych. Zamienimy liczbę dziesiętną na ułamek zwykły. Otrzymujemy 1 przez 0, 25 tysięcznych. 1 podzielić przez 0, 25 tysięcznych to 1025, czyli 40. n jest mniejsze niż 40. Jaki z tego wniosek? Wyrazy ciągu opisanego wzorem 2 minus 1 przez n są mniejsze niż 1,975 dla n mniejszych niż 40. Pamiętaj, że w ciągach litera n oznacza numer miejsca, na którym znajduje się dany wyraz, może zatem przyjmować wartości naturalne dodatnie, czyli 1, 2, 3 i tak Mamy to nawet zapisane w treści zadania. Spośród liczb naturalnych dodatnich wybieramy te, które są mniejsze niż 40. Ile ich jest? 39. Mamy odpowiedź do pierwszej części zadania. 39 wyrazów w ciągu jest mniejszych od 1,975 tysięcznych. Zabierzmy się teraz za drugi podpunkt. Dla pewnej liczby x trzywyrazowy ciąg a2, a7 i x jest arytmetyczny. Oblicz x. Z jakiej własności ciągu arytmetycznego tutaj skorzystamy? Wiemy, że dla trzech występujących po sobie wyrazów ciągu arytmetycznego średnia arytmetyczna skrajnych jest taka sama jak wyraz środkowy. Oznacza to, że a2 dodać x podzielić przez 2 równa się a7. Nie znamy x, ale a2 oraz a7 możemy obliczyć. Zrób to samodzielnie. a2 to 2 odjąć 1, 2, czyli 1 i 1, 2. a7 to 2 odjąć 1, 7, czyli 1 i 6, 7. Wstawiając otrzymane wartości do tego równania otrzymujemy. 1 i 1 druga dodać x podzielić przez 2 równa się 1 i 6 siódmych. Spróbuj samodzielnie rozwiązać to równanie. Najpierw zamieńmy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe. Otrzymamy 3 drugie dodać x podzielić przez 2 równa się 13 siódmych. Teraz obie strony równania mnożymy przez 2. Z lewej strony dwójki się skrócą i zostanie 3 drugie dodać x, a z prawej dostaniemy 26 siódmych. Aby wyznaczyć x, wystarczy teraz przenieść 3 drugie na prawą stronę ze zmienionym znakiem. x równa się 26 siódmych minus 3 drugie. Sprowadzamy oba ułamki do wspólnego mianownika, którym jest na przykład liczba 14.

W pierwszym podpunkcie należało zapisać odpowiednią nierówność, rozwiązać ją i wyciągnąć poprawne wnioski, a w drugim skorzystać z odpowiedniej własności i rozwiązać proste równanie. Utrudnieniem były jedynie nieprzyjemne ułamki. Inne zadanie, które również pojawiło się na egzaminie maturalnym, brzmi następująco. dwunasty wyraz ciągu arytmetycznego an, określonego dla n większych bądź równych 1, jest równy 30. A suma jego dwunastu początkowych wyrazów jest równa 162. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu. Co wiemy z treści zadania? Wiemy, jaki jest dwunasty wyraz ciągu AN. Jest nim liczba 30. Znamy też sumę dwunastu początkowych wyrazów. Ta suma to 162. Szukamy pierwszego wyrazu tego ciągu. Gdy mowa o sumie ciągu arytmetycznego, od razu zapisujemy na nią wzór i wstawiamy dane, które już znamy. Suma n początkowych wyrazów ciągu to a1 dodać an podzielić przez 2 razy n. Jaki będzie zatem wzór na sumę 12 początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego? Spróbuj zapisać go samodzielnie. S12, bo tak oznaczamy sumę 12 początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, równa się A1 dodać A12 podzielić przez 2 razy 12. Wiemy, ile wynosi ta suma? Wiemy. 162. W miejsce S12 wstawiamy 162. Nie znamy pierwszego wyrazu. Jego poszukujemy. A czy znamy 12 wyraz tego ciągu? Znamy. Wynosi 30. W miejsce a12 wstawiamy 30. Co otrzymaliśmy? Równanie, które należy rozwiązać. Spróbuj zrobić to samodzielnie. Przepisuję 162. 2 i 12 się skrócą. Po prawej stronie zostanie zatem a1 dodać 30 w nawiasie razy 6. Teraz obie strony równania dzielą przez 6. 162 podzielić przez 6 to 27. Z prawej strony zostaje a1 dodać 30. Teraz od obu stron równania odejmuję 30 i mamy minus 3 równa się a1. Pierwszym wyrazem ciągu an jest liczba minus 3. Wykonaliśmy wszystkie zadania. Dobra robota!